Cześć, witajcie, z tej strony Esplit, was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej ukochanej dynamicznej gry MMORPG Maragonem, przyjmowanej z 6 profesjami. I moi drodzy, poza tym, że zostawicie już teraz łapkę w górę, to przeniosłem się. Przeniosłem się i możecie się domyślać, zresztą mówiłem o tym ostatnio, że właśnie tutaj zmiany, czyli wbijam na klasiku 210, ale stwierdziłem, że mam postać, która mi leży, która ma EQ, bo ma tutaj jakieś rzeczy, jest ona na telewelu. I stwierdziłem, no nie gram tam, więc idealnym momentem było po prostu przenieść sobie tą postać tutaj na klasik. Zobaczymy w ogóle, jak to wyjdzie wszystko. Mam nadzieję, że będzie git. Ogólnie tym palem wbijam 210, ponieważ paladyn jest idealnym. No jest wręcz... Nie można sobie wyobrazić lepszej profesji do expa niż paladyn. Dlatego też nim wbijamy sobie 210, zobaczymy, jak tam wszystko będzie wyglądało. Czy w ogóle będzie to miało sens zostania paladynem na 210, czy może zmiana na tancka. Prawdopodobnie zostanie zmieniony na tancerza, ponieważ... ja mam swoje upodobanie, jeżeli chodzi o przedział sektowy względem tancka i raczej się to nie zmieni, ale wpadłem po prostu na pomysł, że jeżeli jest tutaj 125, to ta droga mi się troszeczkę skróci gdzieś tam do tego 210, to jest raz, a dwa, mam tutaj takie buty ze swoim podpisem, lotnięte w ogóle 5 lat temu, nie wiem kiedy to minęło, ale no tak. Które również sobie tutaj przeniosłem i stwierdziłem, że może gdzieś pod jakiegoś renegata sobie też zrobię tutaj paladyna na 114 level. Mam tu jakieś itemki, to jest w ogóle na 115. Mam tutaj niektóre lepsze, niektóre gorsze, eventowe, więc prawdopodobnie je sobie gdzieś wykorzystam tutaj, póki takie ekuby było, więc zmienię sobie po prostu tancka sobie na setnym zmienię na paladyna, a paladyna później na tancka i tak będzie tutaj dobrze wyglądało moje konto. Dodatkowo no, na tym 83 nie mam pomysłu kompletnie na tamtą postać, raczej espace, czyli wojek zostaje tak jak był. Jeżeli w ogóle macie może jakieś rady, jakieś tutaj sugestie, możecie śmiało pisać, bardzo bym był wdzięczny, jakbyście się do tego odnieśli, ponieważ będę widział feedback od was, co jest po prostu dla mnie czymś, do czego się mogę odnieść, nie? Bo na dobrą sprawę tutaj, jeżeli chodzi o światy publiczne, to ja jestem lajkiem, mam tutaj tą postać, ale nie jest to... Nie jestem tutaj tak wdrożony jak na przykład na privach. Wiecie, ja całe życie grałem głównie na światach prywatnych. Miałem jakieś tam swoje epizody na publikach, lecz nie trwały one zbyt długo. A tutaj się jednak ładnie złożyło, że ten klasik mi jakoś tak podpasował. Też mam bardzo duży sentyment do tego świata, ponieważ jak zaczynałem grę w Margo, to był mój pierwszy świat. Miałem wtedy chyba łowcę, miałem nawet jakiś duży level nim, później tamto konto w ogóle gdzieś zapodziałem, później powstało to konto i tak to się po prostu tutaj potoczyło. Jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Mam nadzieję, że będzie to miła tutaj przygoda dla mnie. W ogóle na Regulusa się zbierali, ale już chyba po ptokach, już się chyba nie załapie. O proszę, unikat mi tutaj poleciał. Na pewno, jak sami widzicie, exp jest tutaj zupełnie inaczej niż na publiku. Mam jeszcze... A nie, zbierają się jeszcze na tego Regulusa. Ty, to może ja tam skoczę? Bo ja tam chyba postkę mam ustawioną, jak dobrze kojarzę. Tu w ogóle padłem na Regulusie chyba. Dzisiaj w pracy próbowałem. Dobra, zobaczymy, czy jest tutaj w ogóle... Zapytam się go. Ilu masz? Bo oni tutaj sobie wchodzą elegancko. To jakiś nawet
również elegancko. Ale nas dużo. No, ha! Nigdy nas nie było więcej tutaj na tym Regulusie. Dobra, marnowanie czasu. No i tak, ogólnie samo to, że postać i tak dalej przeniesiona. Są zupełnie inne limity, jak na przykład przenosicie się między światami prywatnymi, zarządca może wam wyrazić zgodę, że zabieracie na przykład 3 pełne torby, czy na przykład bierzecie 10 legend. Tutaj jest to bardzo okrojone, ponieważ mogłem wziąć do 2 legend, posiadałem tylko jedną, więc no, drugiej niestety nie wziąłem, w drugiej wziąłem błogosławieństwo. Teleporty, na szczęście można było wziąć sobie wszystkie i jakieś tam błogosławieństwa wziąłem, 12 heroików też, 12 heroików, więc głównie wziąłem jakieś, a czego to mnie nie atakuje, aha, bo to ja sam go muszę zaatakować, więc głównie tam wziąłem jakieś swoje poczty, jakieś takie pierdoły, bo zrobiłem sobie porządek w depozycie, w ogóle nie mam tutaj, o, to jest coś, czego tutaj na pewno nie mam, to jest zwój na kwiaty, mam nadzieję, że na aukcji będzie jakiś zwój na kwiatki. Czekaj, to się nazywa kwieciste. Musi być jakieś na kwiaty, na pewno ktoś dla jaj wystawił za 95k. Wystawił, oczywiście, że wystawił. Zaraz wam tutaj pokażę. Ogólnie dużo kamieni sobie tutaj przyniosłem, zawsze na telewelu robiłem główne takie loterie, przez co też udało się to wszystko tam gdzieś sobie uzbierać. Dobra, tu wszystko mi się sprzedało, tu mi się wszystko sprzedało, to u niej również sobie sprzedamy. Więc tutaj jest duży reguł 10 na 10. Jak to możliwe, że tam już jest dycha? A ja może niepotrzebnie odrzuciłem tutaj kolosi w ogóle jeszcze. Kolosi, jest godzina 22, my będziemy kolosów bić jeszcze na Dreamie. Więc tutaj też się uda, mam nadzieję, szybko zebrać. Okej, okay, są tutaj wszyscy. Dostałem od nich grupę, więc udało się tutaj na ostatni rzut, że tak powiem. Zapomniałem w ogóle, że o 22 są kolosi, a to już. Ogólnie z tych kolosów nie leci mi tutaj ostatnio nic ciekawego. Tutaj, o, Arachis będzie bił. Dwie grupki będą, więc całkiem. Czy jakaś legenda? No, dla mnie hero złoto. No w ogóle z Barbatosa widzę, że złapałem sobie strzałki. Też właśnie Barbatosa przedtem sobie tu obstawiałem. Tutaj był przyzywacz, ale chyba sobie... Dobra, wszystko sobie wrzucimy tutaj w zbrojkę, bo jest zbrojka ulepszona już na plus 3. I teraz idzie jeszcze wyżej. Mam nadzieję, że uda mi się to w szybkim tempie ulepszyć na 5. Tutaj mamy chyba tylko taki zwój na kolosa. Trzeba sobie poustawić wszystkie postacie, bo ogólnie tutaj nie czekałem jakby długo na to, aż się zbierzemy, tylko jest punktualnie masz być i tyle. I to jest w sumie dobre, bo nikt ci nie muli na tych wszystkich kolosach. I o, ogólnie tutaj ciekawa historia postaci. Ogólnie miałem kiedyś z eventu te takie mikstury, co dają wyczerpanie, nie wyczerpanie, tylko co dają expa, i skapnąłem się po jakichś parunastu tych dziwnych takich małych fiolkach, że prawie cały level wbiłem i gdyby nie skoczyło mi to ostrzeżenie tutaj, więc to jest giga dobre, że Margo to dodało, bo gdyby nie to, to bym przebił 106 na 106,8 i by była lipa z tego, dobra, oni biłem jeszcze 2,4,4. Czyli 2,5,2, może udałoby mi się jeszcze skoczyć na 90. I jak dobrze kojarzę, z aktualności jest do odebrania zwój czerwonego smoka. Jest cały czas, super. I to jest podmokłe leże chyba tutaj, dobra. Więc ubijemy sobie również tutaj kolosika, ale oni już mam nadzieję skończyli bić 2,5,2 i my wrzucimy się tutaj na 198, bo właśnie ją pingują. Więc ej, ogólnie jak to nagrywam, jest 13 września, godzina 22. Od 2 czy 3 dni wszędzie o tych gigantycznych opadach, wiecie, trąbią, że to ma ogólnie być turbo ulewa i tak dalej. Z jednej strony jest to ok, bo na przykład
jeżeli chodzi o Rzeszów, to w Rzeszów, jak już wspominałem też w ostatnim odcinku, jeżeli nie oglądałeś, to obejrzyj sobie. Rzeszów, jeżeli chodzi pod względem upałów, był numerem jeden, jeżeli chodzi o miasto, no, tego było najwięcej, więc tutaj jest po prostu lampa jak skurwysyn po prostu. O, poleciało mi tutaj na kolosika. Więc ogólnie lampa była straszna, ale to nic. I teraz liczę, że będą po prostu opady, że ta temperatura się jakoś, wiecie, wyrówna, jakoś się to zasklepi. No rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Że wreszcie tutaj ten klimat będzie taki do oddychania, bo naprawdę ostatnie dni była to tragedia. Tragedia, tu się nie dało oddychać. Wiatrak u mnie to chodził, no, 24/7, ale już jest lepiej. Już jest lepiej. Jedyny chyba moment, kiedy spałem przy klimatyzacji tego roku, takiej klimatyzacji, że wyspałem się, a nie, że się obudziłem mokry, to było, jak byłem na Margo Campie w hotelu, ponieważ miałem klimatyzację idealnie nastawioną na siebie i po prostu wstałem obudzony jak młody Bóg. Raczej młody Bóg, no wstałem na kacu, turbo kacu można powiedzieć, ponieważ jak był before, to strasznie zachlałem pałę. Tutaj oczywiście Jakubie, pozdrowienia dla ciebie, bo było bardzo miło. Dla ciebie, Mateuszku, również. Z tobą również było miło. Mam nadzieję, że podczas następnego kampa się zobaczymy. Liczę, że już teraz będą te opady jakieś większe. Tutaj jest w ogóle też. To jest ogólnie postka. Tutaj tak jeszcze nawiązując do postaci. To jest chyba najbardziej zapomniana przeze mnie postać tutaj na Dream. Ponieważ najwięcej czasu spędzam na 300 i na 210. 106,7 i 80 służą jedynie do bicia kolosów lub tytanów. Tylko tyle. Tylko do tego służą. Nic więcej się tu nie dzieje. Kompletnie nic więcej się tutaj nie dzieje. A chciałbym, żeby się działo, ale jednocześnie nie mam na to czasu. Więc tu mi się nawet chyba gdzieś w tamtym roku jeszcze udało złapać. Już gdzie wołałem na 90. Udało mi się złapać pierek z królika. Bardzo się jeszcze czaję na buty. Tutaj EQ nie jest najgorsze. Ono jest względne, ale na przykład do takiego maga, wiecie, no kompletnie nie mam podjazdu, czy myślę, że nawet do takiego, miałbym podjazd, ale na przykład do takiego maga, oni wszyscy mają, ogólnie Dream ma to w sobie, że to jest jeden z, może teraz śmiało powiedzieć, że najstarszych światów prywatnych, obecnie zachowanych, które nie zleciały na Unię, więc to wszystko się trzyma. I tutaj są ludzie posiadami tremki z 2015 roku, 2014. I przez co no, niektóre są już nie do zdobycia, nie do odwiązania, nie do odkupienia wręcz. I jak to na każdym privie. Dlatego też to też mi dało dużo do myślenia, że warto nawet zagrać sobie na takim klasiku? Jezu. No to dali miodu dobrze teraz, chłopaki. No to tutaj wam kolosa nie pokażę. Może Regulus będzie już tutaj. Ogólnie cieszy mnie, że wróciły wreszcie godziny. Tu jeszcze nawiązanie do tej pogody. Cały czas mi błyska tutaj, więc jakby pierwszy raz świeciło mi się za kole z drugiej strony, nie tylko z tej, to wiecie, że błyska tutaj na zewnątrz i no jest równo. Dobra, nie wiem, czy tutaj tu się na Lambo zbierają. Tu jakiś książę Kasim, oaza siedmiu wirów. Poszedłbym zobaczyć na oazę siedmiu wirów, czy faktycznie tam jest. Poszedłbym zobaczyć. Tak o, dla jaj. Oaza siedmiu wirów to będzie chyba gdzieś tam z Halcedonu. Może sobie kupimy jakiś Halcedon jeden. Teleporty. Jeżeli oczywiście jest. Dobra. Tu, hop. Oaza siedmiu wirów jest tutaj. Czy faktycznie jest tam książę Kasim i czy jest ktoś na mapie? Trolling! No nie! I widzicie, ja się tak cały czas daję robić.
Bo jestem priwiarzem. Jestem priwiarzem i ja się daję tak robić. Ty, fajnego gość Majku w ogóle. Fajny ma strój. Z jakiegoś klanu tutaj jest nas 100. Rekrut dla wybranych. Wpis 1G do 114. Powyżej 114 500M. O. Chłopem psom możecie mi tondrę pomasować co najwyżej. Ja nigdy nie rozumiem graczy, którzy takie rzeczy piszą, ale to jest nic. No to dałem się zbejtować, ale ważne, że kupiłem sobie Halcedon. I będę mógł wrócić sobie na ekspowisko. Tancerz ognia. Tancerz ognia. Patrzcie, jakie oni tu mają dowalone wszyscy. Co jest? To ja tu się tymi moimi jedynymi butami. Ale oni gdzieś idą. Ja się tu moimi butami jarałem. Ja się tutaj dodałem. Tutaj coś było. Tu była jakaś walka. Tutaj jest ich więcej. O nie, biją się. Ten bije się z tym. A ten? Ten też ma. Ej, dobra. Wszyscy tu mają EQ. Jeszcze powiedz, że ty masz EQ. No, dobra. No chociaż tyle. Miałem wam depozyt pokazać. Miałem wam pokazać depozyt, jak on póki co wygląda. Mam nadzieję, że zajdą tutaj zmiany. Mam nadzieję, że również po tym odcinku zaczniecie mi wysyłać legendy, bo stwierdzicie, że super, że gram na waszym świecie. Proszę, zróbcie tak. Mam tutaj na przykład takie rzeczy z 19 roku. Ciekawostka, mam na przykład dwurękę od zimna, która już jakby nie ma w sobie tego co kiedyś, ponieważ kiedyś przed zmianą umiejętności i takiego troszeczkę też balansu tutaj, paladyn posiadając taki przedmiot mógł mieć jednocześnie, to ma 10 lat w ogóle, mógł mieć jednocześnie ogucha i zamrożenie. Nie pamiętam też czy wytrącenie, raczej nie, ale na pewno ogłuch i zamro. Więc wyobraźcie sobie jaki to był banger. Tutaj mam jakieś maskotki, mam hip-hopową sobę na przykład. Moja najlepsza maskotka to jest chyba na 83, bo tam mam bukę, która jest sporo warta. Tutaj bardzo dużo mi się zrobiło zwojów oczyszczenia przedmiotu. Czyli... Czyli cofnięcie levela, nie cofnięcie, tak, cofnięcie levela i tak dalej, i tak dalej. No i to pewnie zrobię na samorodki. Tutaj mam jakieś inne dziwne ulepszenia. Tu jakieś zwoje, teleporty i tak dalej. Tutaj mam jakieś heroiki. Tutaj mam heroiki i tutaj mam tak, te miksturki na expa. W ogóle możemy sobie spróbować ile taka jedna daje. Ojoj, to ja myślałem, że to więcej. A ta? O, ta już 3%. Dobra, a heroiczna ile da? Nie no, heroiczna to mi już level wbije. Nie wbije, ojoj. Czyli heroiczna daje 15%. 15%. Czyli takimi, o, siurkami bym sobie to musiał wszystko tutaj dobijać. Dobra, i mamy 126 poziom. Łącznie z tego, nie wiem czy bym... Na sopla się zbierają. Ej, a ja na sopla bym skoczył. Gdzieś powinienem mieć tutaj zwój. Bo ja mogę jeszcze sopla bić. On ma 117. To jeszcze może sopla tutaj sobie. Dam mu znać, że idę. Że idę tutaj na sopla. W ogóle tutaj coś mi pinguje cały czas. Albo ktoś coś dziwnego do mnie pisze jednak. Dobra. Na sopla się szło tutaj. I jeżeli dobrze pamiętam, to z sopla lecą fajne itemki. I mam nadzieję, że jakiś mi się tutaj uda zgarnąć. Namcia nie wiem jaki ma level. Namcia ma 120, jest tutaj sama prawdopodobnie. I napisała zbiórka. I to jest właśnie. To jest mój efekt priwiarza. Nazwijmy to efektem Espace'a, czyli daje się baitować ludziom, którzy. Co ona pisze? Jest nas dwóch! A ta pisze już 4 na 10! To jest właśnie to, jak się ludzie nauczyli na kolosach wakacyjnych. Że jak ktoś nie chciał przychodzić... on jest w ogóle moderatorem czatu. On jest w ogóle moderatorem czatu na...
Majunie. No ładnie. A jestem moderatorem czatu na klasiku. Więc możemy sobie piątkę zbić. Ale no daje się, jak widzicie, nabierać. Daje się nabierać tutaj bardzo na to wszystko. No i co? Tutaj się chyba raczej nie uzbieramy, z tego co widzę. Ale już może poczekam sobie gdzieś poza odcinkiem. Może coś się tutaj urodzi. Niemniej jednak, ja wam bardzo dziękuję. Wam bardzo dziękuję. Ty. Ścieżki P2. Teraz się już nie dam nabrać, ale... Tropiciel. Czekaj, ścieżki. 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 P2. Dobrze, że się nie... Dobra, bo ja myślałem, że to jest na lichwiarza, to jest przecież to... Dobra, jest nas czterech. Jest nas czterech, ale... ta już pisze, jakby nas tu było więcej. Ta nas pisze, jakby tu nas było więcej. EQ, no, nie powala. To jest taki owojownik, jak ja mam mniej więcej na Zorzy. Taki, o, pozostawiający wiele do życzenia. Oni w ogóle lognęli prawdopodobnie na tą kochankę, więc tulipa z tego będzie. No to co, moi drodzy, ja wam dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że wam się podobało, dałem się nabrać, to jest 10 razy na tym odcinku, ale to nic. Zostawcie łapkę w górę, suba, będzie trochę więcej kontentu z klasika, takiego bardziej gadanego, nie ma tu tyle dynamiki, ale będę się starał to mieszać gdzieś tam z dreamem, żeby się coś działo na tych odcinkach. Niemniej jednak wiem i tak, że macie je gdzieś odpalone w tle, więc nawet jak pokażę wam serdeczny gest pozdrowień, to wy tego nie zobaczycie, bo... Oglądacie to w tle, a raczej tego nie oglądacie, proszę nie piszcie w komentarzach, co pokazywałem. Więc ja wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie i że wam się podobało, zapraszam was na mojego Instagrama espacyking, zapraszam was na kolejne odcinki, zostawcie łapkę wraz z subem i widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, nara!